Studio TT postanowiło, że nie potrzebują silnych marek, żeby zrobić grę idealną, tak jak to mają w zwyczaju. Postawili na sandboxa, który... no cóż... trochę odbiegał od jakości. To jedyna gra LEGO, która na Metacriticu nie przekroczyła progu 70% pozytywnych ocen zarówno u recenzentów, jak i u graczy. Dlaczego? LEGO Worlds było innowacyjnym krokiem dla TT, oferujące graczom możliwość wejścia do świata zbudowanego z klocków LEGO. Gra była wielką piaskownicą, gdzie w różnorakich settingach mogliśmy znaleźć skarby, budować fortece, walczyć i eksplorować świat LEGO Worlds. Czy nie brzmi to trochę znajomo? Minecraft był innowacyjnym krokiem dla Mojang, oferującym graczom możliwość wejścia do świata zbudowanego z klocków. Gra była wielką piaskownicą, gdzie w różnorakich settingach mogliśmy znaleźć skarby, budować fortece, walczyć i eksplorować świat Minecraft. Tak, LEGO World często było porównywane do Minecraft ze względu na podobną koncepcję oraz styl rozgrywki. To właśnie Mojang było głównym konkurentem TT przy premierze w 2017 roku, a do tego na każdej z dostępnych platform, czyli PC-cie, Switchu, PS4 oraz Xboxie. I to właśnie tutaj leży główna bolączka problemu LEGO Worlds, bowiem jeżeli za konkurenta ma się najlepszą grę w historii branży gier, to jednak stanowi to barierę nie do przeskoczenia. Do tego dodajmy fakt, że jeżeli ktokolwiek grał w jakąś grę LEGO wcześniej, nie znajdzie tu nic nowego. No, chyba że tą grą było LEGO Star Wars pierwsze, to wtedy może faktycznie doznać szoku. Nie żartuję. Większość mechanik była zaciągnięta z poprzednich gier. Ktoś budował swoje poziomy w LEGO Indiana Jones 2? Może i tu, w bardziej zaawansowanych mechanikach i bez ograniczeń wynikających w Indiana Jones 2. Otwarty świat? Nic nowego. Od 2011 roku w grach LEGO stało się to standardem. Minimapa? Pas wcześniej. Ekwipunek? To wprowadzono już w Piratach z Karaibów. Questy z przenoszeniem marchwi? Władca pierścieni. Można tak przez dłuższą chwilę. Questy to coś faktycznie nowego, czego w Minecraft nie ma, ale jakość tych questów jest poddawana wątpliwościom. Recenzenci skarżyli się na powtarzalność tych quest. Taki Minecraft nie potrzebujemy szukać 10 marchwi, by rozwijać naszą postać. Lokacje i światy były co prawda różne, ale nie ma się to nijak do generatora świata z Minecraft. W LEGO Worlds jest tryb multiplayer i jest to akurat na plus. Razem ze znajomymi możemy eksplorować i budować nasz wymarzony świat LEGO. Ale przypomnę, że w Minecraft, poza zwykłym budowaniem survivalowym świata czy eksplorowaniem go, razem z naszymi przyjaciółmi możemy mieć wiele niezwykłych możliwości, bowiem istnieje coś takiego jak minigry. Serio, dużo tego. Poprzez prekursora Battle Royale, czyli Igrzysk Śmierci, aż do obrony wieśniaków przed zombie, hide and seek, capture the flag, czy innych bedwarsów. Mało tego, jeżeli znudzić się to wszystko, masz jeszcze serwery rodem z Metina, gdzie zakładasz gildię i nawalasz się z innymi. No, a takie LEGO Worlds? No, robisz to, co normalnie robiłbyś z kumplem, czyli składasz od choćby taki zestaw LEGO. W miarę upływu czasu obie gry rozwijały się, wprowadzając nowe funkcje, aktualizacje i dodatkową zawartość, aby przyciągnąć i zatrzymać graczy. LEGO Worlds starało się wyróżnić swoją unikalną estetyką w klocków LEGO, podczas gdy Minecraft skupiał się na swoim prostym, ale czarującym blokowym stylu. Niestety, mimo wysiłków twórców, LEGO Worlds nie odniosło takiego sukcesu jak Minecraft. W 2019 roku produkcja gry została zakończona, a gracze musieli pogodzić się z faktem, że ich podróż po świecie LEGO dobiegła końca. Podsumowując, LEGO Worlds i Minecraft mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, a odróżnia je jedynie styl wizualny oraz wykorzystywanie znanych ze wcześniejszych produkcji gier LEGO elementów w przypadku gry LEGO Worlds. LEGO Worlds przyciągnął wielu fanów klocków, którzy byli chętni budować swój świat w wirtualnej rzeczywistości. Jednak to było za mało. Nie potrafili pozyskać gracza, a już tym bardziej odebrać go Minecraftowi. Próg wejścia, jaki City Travels miało, był zbyt wysoki. I szczerze wątpię, żeby jakakolwiek gra sandboxowa z momentami eksploracji i budowy świata mogła kiedykolwiek przyrównać się do Minecrafta, a już tym bardziej przeskoczyć go. Niemniej jednak zawsze można pójść na ugodę i zrobić LEGO Minecraft. To kogo zdominował, pozostawiam już wam do opinii. Dajcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie na ten temat. Pozostawcie łapkę w górę, zajrzyjcie na nasz Instagram, bardzo dobry content. Oraz pozostawcie subskrypcję na kanale. Tyle ode mnie na dziś. Na razie.